Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w kolejnym odcinku z serii Tajemnice mocy różańca. Dziś zastanowimy się, w jaki sposób walczyć z rozproszeniami, które pojawiają się podczas odmawiania modlitwy różańcowej, ale również w jaki sposób walczyć z rozproszeniami, które podczas różańca pochodzą bezpośrednio od szatana. Poznamy taktykę, strategię działania szatana, który robi wszystko, aby naszą modlitwę różańcową zniweczyć, abyśmy w czasie modlitwy różańcowej zatracili naszą otwartość serca na wszelakie łaski, których Bóg udziela nam przez wstawiennictwo pełnej łaski. Kecharitomene, ukrytej Miriam. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, bo oglądany przez Was, przez widownię ponad 100-tysięczną. Zapraszam. Tak jak w poprzednim odcinku, główny temat omówimy na podstawie książki świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, Przedziwny sekret różańca świętego, ale też na podstawie trochę mniejszej książeczki Tajemnica Maryi i klasyki duchowości maryjnej, traktat o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Marii Panny. Oczywiście te lektury możecie znaleźć w sklepiku Moc Słabości, w którym pojawiają się takie tytuły, o jakich sobie życzycie. W związku z tym też pojawiło się to, o co często prosiliście, książka, o którą często pytaliście, Konsekracja Niepokalanemu Sercu Maryi, czyli 33-dniowe rekolekcje, oddanie 33, na podstawie komentarzy księdza Dominika Chmielewskiego, ale mamy tutaj również zawarte fragmenty z rozważań Alicji Lęczewskiej, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, czy chociażby objawień fatimskich. Całość opracował Adrian Pakuła. Adriano, pozdrawiam Cię serdecznie, dzięki za to ogromne, wspaniałe dzieło. Patronat medialny sprawują nad tymże wydaniem Wojownicy Maryi, ta książka, bo ponad 400 stron, również do nabycia w sklepiku Moc Słabości. Jak już gadam o książkach, to przepraszam, że od razu to zrobię, ani na końcu. Nowość, no też bardzo gruby buch. Wielka Księga Objawień, gdzie macie opisane wszelakie objawienia i co jest ciekawe, w kolorze, że tak powiem, historię wszelakich objawień. I Wielka Księga Maryi, również w kolorze, piękne, powiem Wam szczerze, wydawnictwa, powiem Wam szczerze, zawsze Wam mówię tu szczerze, również do nabycia w sklepiku Moc Słabości, skoro mamy już te wszelakie tytuły, prezentację nowości w sklepiku Moc Słabości za sobą, to możemy już wrócić do naszego głównego tematu, czyli w jaki sposób walczyć z rozproszeniami podczas różańca świętego i oprzeć się zakusom diabła, który naprawdę nie musi spać, jeść, ani uczyć się, ani niczego innego robić, oprócz tego, aby nas zwodzić, aby uczynić wszystko, abyśmy po śmierci trafili tam, gdzie on, czyli do piekła, bo szatanowi chodzi o to, abyśmy nie zjednoczyli się z Bogiem, ale raczej żyli tak, jakby Boga nie było. I otwieram Przedziwny sekret różańca świętego na stronie, którą my tu mamy stronę. Gdzie tu jest? Tak, ta książka jest przeze mnie opisana, że już z numerów stron nie widzę. Strona 146. Podrozdział Uważne odmawianie różańca. Święty Ludwik zapisuje takie oto słowa. Modlitwa nieuważna w sposób zamierzony byłaby wielkim lekceważeniem Boga. Tu jest już konkretna wskazówka. Święty Ludwik mówi o tym, że modlitwa nieuważna w znaczeniu celowym. To znaczy, jeżeli świadomie ulegamy rozproszeniom, wchodzimy w rozproszenia w czasie modlitwy różańcowej, jest czymś, co Bogu nie jest miłe. Natomiast jeżeli te rozproszenia przychodzą w sposób dla nas nieświadomy i podejmujemy z nimi, w cudzysłowie, walkę w czasie różańca świętego, to już to jest inna przestrzeń, można powiedzieć przestrzeń słabości, która staje się obecnością mocy Ducha Świętego. Co mam na myśli, to posłuchajcie dalej. Jak można prosić Boga, żeby nas wysłuchał, jeżeli sami nie słuchamy i nie zwracając się do tego potężnego Bożego Majestatu, zatrzymujemy się umyślnie, żeby biec za motylem? Co uczynić, kiedy przychodzą w czasie modlitwy rozproszenia, a zawsze w czasie modlitwy różańcowej, szczególnie różańcowej, o tym święty Ludwik mówi wprost, rozproszenia przychodzą. Kiedy podczas naszej modlitwy różańcowej pojawiają się rozproszenia,
nie walczmy bezpośrednio z nimi. To znaczy, nie dajmy sobie narzucić taktyki diabła. Diabeł chce przejąć przewagę nad nami, w związku z tym będzie robił wszystko, abyśmy się skupili na rozproszeniach. Również walka w czasie modlitwy z rozproszeniami, bezpośrednia walka, bezpośrednie starcie z owymi rozproszeniami, jest pójściem, że tak powiem, na rękę diabłu, to znaczy podjęciem taktyki, którą on nam narzuca. Jeżeli pojawiają się rozproszenia w czasie modlitwy różańcowej czy jakiejkolwiek innej, wróćmy do obrazu Mojżesza, który wchodzi na górę Synaj i tak jak Mojżesz, w ciszy i wewnętrznym skupieniu wpatrujmy się w Boga ukrytego w obłoku. W tym obłoku, w którym Bóg był, mówiąc o sobie ja jestem, ale Mojżesz nie doświadczał Jego obecności. To znaczy, kiedy przychodzą rozproszenia, skup się na Bogu ukrytym, którego nie widzisz, ale którego obecność wewnętrznie sercem przeczuwasz. Przezwyciężasz te rozproszenia nie analizowaniem, w jaki sposób racjonalny można im się oprzeć, ale przylgnięciem sercem do Boga, którego nie widzimy, którego nie doświadczamy, którego obecności kompletnie nie czujemy, który się wymyka naszym emocjom i naszym uczuciom. Często mistycy o tym mówili, że nasze emocje i uczucia mogą być bardzo mylne, ponieważ będą chciały nas prowadzić w taki sposób myślenia o modlitwie, że mamy doświadczać czegoś ekscytującego, jakiejś adrenaliny duchowej w czasie owej. Nie, w czasie modlitwy prawdopodobnie żadnej ekscytacji, są wyjątki, które dotyczą mistyków, nie będziemy przeżywać, nie będziemy doświadczać jakiejś wyjątkowej obecności, takiej namacalnej, ponieważ Bóg wymyka się wszelkim kategoriom ludzkim. Dlatego, jeśli pojawiają się rozproszenia, w ciszy i wewnętrznym skupieniu skup się sercem, nie rozumem, ale sercem na niewidzialnej obecności Boga. Oddajmy głos świętemu Ludwikowi, który wyjaśnia to najlepiej. Prawdę mówiąc, nie sposób odmówić różańca bez doświadczenia roztargnienia nieumyślnego, a więc niecelowego. Trudno nawet powiedzieć jedno zdrowaś Maryjo tak, żeby wyobraźnia, która jest zawsze w ruchu, nie rozproszyła naszej uwagi. Można go natomiast odmawiać bez nieuwagi umyślnej i można podjąć wszelkie środki, aby zmniejszyć niechciane roztargnienie i unieruchomić swoją wyobraźnię. Aby to zrobić, stań w obecności Boga. Uświadom sobie, że Bóg oraz Jego Święta Matka na Ciebie patrzą, że Twój dobry anioł jest po Twojej prawej stronie i zbiera Twoje dobrze odmówione zdrowaś Maryjo, jak róże, z których uplecie wieniec dla Jezusa i Maryi. Natomiast demon stoi po Twojej lewej stronie i krąży wokół Ciebie, żeby zniszczyć Twoje zdrowaś Maryjo i wpisać je do swojej księgi śmierci, jeżeli nie są odmówione. I teraz święty Ludwik podaje, w jaki sposób powinniśmy odmawiać różaniec. Każde zdrowaś Maryjo. Z uwagą, pobożnością i pokorą. Przede wszystkim przed odmówieniem danego dziesiątka nie zapomnij wspomnieć konkretnej tajemnicy oraz wyobrazić sobie naszego Pana i Jego Świętej Matki przeżywających odmawianą tajemnicę. A zatem w czasie różańca, podczas każdego zdrowaś Maryjo, powinniśmy z uwagą, pobożnością i pokorą skupiać się na modlitwie. To znaczy, jeżeli przychodzą rozproszenia, to zwolnij swoją modlitwę różańcową, zacznij odmawiać zdrowaś Maryjo wolniej, koncentrując się na każdym słowie oddzielnie. Tak, aby również Twój umysł zająć rozważaniem modlitwy. W pierwszym etapie mówiliśmy o tym, że kiedy pojawiają się rozproszenia, powinniśmy naszym sercem przylgnąć do zupełnie dla nas niedefiniowalnej i niewidzialnej rzeczywistości, jaką jest Bóg, to znaczy do Boga niewidzialnego, ukrytego w owym obłoku, przed którym stał Mojżesz na górze Synaj. I w drugim kroku, kiedy już nasze serce skupione jest na Bogu, którego nie widzi, bo Go na ziemi nie zobaczymy, bo nasze serca nigdy nie będą przygotowane na to, aby Boga doświadczyć w sposób face to face, oko w oko, skup się swoim rozumem na każdym oddzielnym słowie różańca świętego, czyniąc to z uwagą, pobożnością i pokorą. Szczególnie to trzecie sformułowanie, ten trzeci termin, pokorą, czyli uznaniem własnej słabości. Przyjmij, że być może nie rozumiesz konkretnych słów różańca świętego, to znaczy konkretnych słów Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu.
Stań przed modlitwą pańską, przed modlitwą z pozdrowienia anielskiego, przed chwała Ojcu, w takiej postawie dziecka, które jakby po raz pierwszy odmawia te modlitwy. I daj się poprowadzić Duchowi Świętemu, przyznając się do tego, być może trochę na wyrost, ale dając w ten sposób w swojej duszy przestrzeń na działanie Ducha Świętego, że nie rozumiesz ani słów Ojcze Nasz, ani słów Zdrowaś Maryjo, ani słów Chwała Ojcu. I w tej pokorze narodzi się uwaga i pobożność. Święty Ludwik pisze dalej. Nie ma modlitwy przynoszącej więcej łask dla duszy i bardziej chwalebnej dla Jezusa i Maryi niż dobrze odmówiony różaniec. Nie ma jednocześnie trudniejszej do właściwego odmawiania, w której tak trudno wytrwać do końca, szczególnie z powodu rozproszenia, które przychodzi jakby naturalnie w wyniku powtarzania tych samych słów. Różaniec jest tak samo trudny, jak i ważny. Trudność różańca leży w owej monotonii, w powtarzaniu tych samych słów, którą to monotonię szatan będzie chciał zamienić w fałszywe wyobrażenia mistyczne. To znaczy szatan będzie chciał przekonać nas, abyśmy skupiali się na naszych wyobrażeniach, abyśmy szukali w różańcu jakiejś wyjątkowej ekscytacji, jakichś wyjątkowych wizji wręcz mistycznych, wmawiając nam, że same słowa pozdrowienia anielskiego, czy też Ojcze Nasz, chwała Ojcu, są bez znaczenia, jeżeli czegoś wewnętrznego i w sercu i w duszy nie doświadczamy. I to jest, myślę, że główny problem, z jakim się borykamy w czasie Różańca Świętego, kiedy odmawiając go w sposób zwykły, właśnie monotonny, po zakończeniu modlitwy różańcowej stwierdzamy, że nic wyjątkowego się nie stało i pewnie ten różaniec źle odmówiliśmy. No, święty Ludwik właśnie o tym pisze. Nie daj się szatanowi, to znaczy nie daj wmówić sobie przez diabła, że różaniec musisz zmawiać niemalże w postawie ekscytacji i jakiejś mistycznej, duchowej fascynacji. Nie, różaniec święty jest tak zwyczajny i w tym jego moc, ponieważ nie koncentruje się na naszej ludzkiej logice, jak Eucharystia. Eucharystia ma smak zwykłego chleba. Tam nic ekscytującego w znaczeniu odbierania przez zmysły nie ma. Właśnie w ten sposób działa Bóg. Bóg działa w ukryciu, przez ukrytą Miriam w naszych słabościach, aby w ten sposób doskonaliła się moc Boża. Trzeba o wiele więcej pobożności, żeby wytrwać w odmawianiu różańca, niż w każdej innej modlitwie, chociażby w psalterzu Dawida, ponieważ modlitwa różańcowa jest, mówiąc krótko, nudna i monotonna. Po ludzku jest nudna i monotonna. I tego argumentu szatan będzie używał, aby nas od istoty różańca, czyli koncentracji na tej niezdefiniowanej i niewidzialnej obecności Boga, odciągnąć. I teraz bardzo ważny fragment, w którym święty Ludwik opisuje, w jaki sposób szatan atakuje naszą modlitwę różańcową. Czego nie robi ten złośliwy duch, kiedy odmawiamy różaniec skierowany przeciwko niemu? Posłuchajcie, jaką strategię stosuje diabeł, aby w czasie Różańca Świętego zamknąć nasze serce na obfitość Bożych łask, które otrzymujemy przez pośrednictwo pełnej łaski, która zawsze wskazuje na swojego Syna, jedynego pośrednika, do Boga Ojca. Pogłębia naszą apatię i naszą naturalną niedbałość. Czyli jak stwierdzamy, że różaniec jest monotonny i tak patrzymy na różaniec tylko i wyłącznie po ludzku, to przestajemy się przykładać do niego, do modlitwy, do koncentracji, do pobożności. Przed rozpoczęciem modlitwy zwiększa nasze znudzenie, nasze rozkojarzenie i nasze przygnębienie. Zauważ siebie, w jaki sposób zachowujesz się tuż przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej, kiedy szatan już widzi, że za chwilę weźmiesz do ręki różaniec. Już w tym momencie szatan robi wszystko, aby zbudować w nas fałszywą postawę wobec Boga. Postawę, która domaga się od Boga jakichś wewnętrznych ekscytacji czy mistycznych wręcz przeżyć. W czasie modlitwy przytłacza nas ze wszystkich stron. Szatan w czasie modlitwy chce nas ze wszystkich stron przytłaczać. I nie dziw się, że w czasie różańca pojawiają się różnego rodzaju myśli z twojej przeszłości. Zaczynasz rozdrapywać rany swojej przeszłości, zaczyna zastanawiać się nad teraźniejszością, wchodzić w pewien niepokój, jak co to będzie jutro, co uczynię dzisiaj, jak to będzie dalej i tak dalej. I szepnie nam, kiedy skończymy różaniec odmówiony z wielkim trudem i nieuwagą. Nie powiedziałeś niczego, co miałoby jakąkolwiek wartość. Twój różaniec nic nie daje. Lepiej byś zrobił, gdybyś poszedł pracować albo zajął się swoimi sprawami. Tracisz czas na nieuważne odmawianie tej modlitwy. Pół godziny medytacji albo dobra lektura
byłoby lepsze. Jutro z pewnością będziesz mniej senny i będziesz modlił się uważniej. Przełóż resztę różańca na jutro, kusi diabeł. W ten sposób diabeł podstępnie powoduje, że rezygnujemy z różańca całkowicie lub częściowo, każe nam zmienić modlitwę albo odsuwa ją w czasie. I takie argumenty, które tutaj przytoczył święty Ludwik, wkładając je w usta szatana, pojawiają się również wśród chrześcijan, którzy atakują różaniec święty. Niejednokrotnie czytałem, szczególnie pod materiałami dotyczącymi Maryi, właśnie tego typu argumenty. Albo w czasie naszej porannej modlitwy różańcowej o 5 rano, kiedy ktoś wpadnie na nasz różaniec z zamiarem wyśmiania naszej modlitwy, często używa takiego argumentu: po co tak wcześnie wstajecie, idźcie spać, wyśpijcie się, abyście lepiej pracowali, zajmijcie się swoją rodziną, zajmijcie się pracą, nie robię i tak dalej. To są właśnie te szatańskie ataki. I teraz bardzo ważne coś, co ja praktykuję podczas modlitwy różańcowej. Kiedy w czasie różańca świętego myśl wciąż ucieka ci do jakiegoś konkretnego wydarzenia albo jakieś konkretne wydarzenie z przeszłości, to daj się poprowadzić przez Maryję w tę przeszłość, w to wydarzenie, które wciąż wraca do twojej wyobraźni, i wejdź w to wyobrażenie z Maryją, rozważając owe wydarzenie w kontekście konkretnej tajemnicy różańcowej. Daj się poprowadzić przez Maryję, zastanawiając się, dlaczego właśnie w tym kierunku, w kierunku tego konkretnego wydarzenia z twojego życia ucieka ci myśl w czasie modlitwy różańcowej, i proś Maryję, aby mocą Ducha Świętego uświęciła to wydarzenie. Co mam na myśli konkretnie? Kiedy na przykład ucieka ci myśl w czasie różańca świętego do pracy i zastanawiasz się nad tym, jak dziś szef zareaguje na ciebie i czy projekt, który miałeś wykonać, uda ci się uczynić, czy nie, i wciąż ta myśl do ciebie wraca, a rozważasz na przykład tajemnicę trzecią różańca świętego, czyli narodzenie Chrystusa, to wejdź w to wydarzenie, do którego ci wciąż myśl ucieka, rozważając w nim, czyli w kontekście swojej pracy, owego szefa, owego projektu, tego całego niepokoju związanego z pracą, narodziny Chrystusa, to znaczy spróbuj odnaleźć w tym wydarzeniu narodzenie Chrystusa. Czy w twojej pracy w tym momencie, kiedy się niepokoisz o to, czy sobie w konkretnym dniu zawodowo dasz radę, czy nie, rodzi się Chrystus. Rozważaj tajemnicę różańca świętego w konkretnym wydarzeniu, do którego ucieka ci wciąż myśl, wydarzeniu z twojego życia. I święty Ludwik zapisuje dalej. Nie wierz mu, czyli diabłu, drogi bracie, droga siostro, i bądź pewny, że nawet gdy w czasie odmawiania różańca twoja wyobraźnia nasuwała ci jedynie niedorzeczne myśli, to modlitwa twoja jest wartościowa, bo starałeś się je odrzucić od razu, gdy je spostrzegłeś. Bo wartość naszej modlitwy nie definiuje to, w jaki sposób emocjonalnie i uczuciowo do niej podeszliśmy, albo nawet racjonalnie, ale jak bardzo sercem przylgnęliśmy do tej niewidzialnej rzeczywistości, adorując Najświętsze Serce Chrystusa w tajemnicach życia Chrystusa w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi. I również w czasie Różańca Świętego wzywajmy obecności i wstawiennictwa świętego Józefa, który tak jak strzegł przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi świętą rodzinę, tak również i nas strzeże, nasze serce, przed zakusami, atakami diabła, owymi zewnętrznymi niebezpieczeństwami duchowymi, myślami przychodzącymi do nas z zewnątrz, które podsuwa nam diabeł, aby zniweczyć wartość naszej modlitwy, abyśmy wartość naszej modlitwy widzieli tylko w tym, w jaki sposób emocjonalnie i uczuciowo ją przeżyliśmy. Twój różaniec jest tak wartościowy, jak łaski, które przynosi. A więc to nie emocje, nie uczucia decydują o wartości naszego różańca, ale otwartość na Boże łaski, które dla nas są kompletnie niezrozumiałe. I trzeba tu powtórzyć słowa proroka Izajasza z 55 rozdziału. Myśli Boga nie są naszymi myślami. I drogi Boga również nie są naszymi drogami. Tak więc nie próbuj zrozumieć po ludzku, co się dzieje w czasie modlitwy, tylko daj się poprowadzić. A o tyle więcej łask przynosi, im jest trudniejszy. O tyle jest trudniejszy, o ile mniej przyjemny dla duszy i o ile jest pełen nieszczęsnych muszek i mrówek, które biegając i latając to tu, to tam, w naszej wyobraźni, niezależnie od naszej woli,
nie pozwalają duszy zakosztować tego, co odmawia i zaznać spokoju. Jeżeli musisz walczyć w czasie odmawiania różańca, walcz odważnie z bronią w ręku, to znaczy dalej odmawiaj różaniec. W jaki sposób walczyć z rozproszeniami w czasie modlitwy różańcowej? Dalej modlić się modlitwą różańcową. Mimo że nic nie odczuwasz i nie doznajesz żadnego pocieszenia duchowego. To jest straszna walka. Po ludzku to jest, można powiedzieć, bez sensu. Mam trwać na modlitwie różańcowej, która wydaje mi się bezsensowna, bo niczego nie odczuwam, do tego jeszcze nudna. I walczyć z rozproszeniami w ten sposób, że mam się modlić dalej. Tak, aby to Bóg przejął inicjatywę w tej modlitwie i przejął kontrolę nad twoim sercem, nad twoim umysłem, nad twoją duszą, nad twoimi uczuciami, nad twoimi emocjami. A zatem to jest straszna walka, ale zbawienna dla wiernej duszy. Jeśli odłożysz broń, czyli różaniec, to znaczy odstąpisz od różańca, zostaniesz pokonany. Dlaczego diabeł kusi nas w czasie modlitwy różańcowej rozproszeniami? Ponieważ w czasie modlitwy różańcowej, nawet jeżeli po ludzku wydaje się ona nam beznadziejna i nam nie wychodzi, walczymy o naszą świętość. I to nie jakość uwagi i skupienia w czasie modlitwy różańcowej decyduje o jej wartości, ale wierność w czasie odmawiania różańca świętego. Jeżeli przychodzą rozproszenia, to tym bardziej odmawiaj różaniec. I może właśnie wtedy zwolnij kolejne formuły modlitwy różańcowej, aby skupić się na pojedynczych słowach, czy Ojcze nasz, czy zdrowaś Maryjo, czy chwała Ojcu. Wtedy diabeł, odnosząc zwycięstwo, kiedy odłożysz różaniec, nad twoim postanowieniem zostawi cię w spokoju. Ale kiedyś w dniu sądu przypomni ci twoją małoduszność i niewierność. Bo jak zapisał ewangelista Łukasz w 16 rozdziale 10 wersie, kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny. Tak jak szatan jest pierwszym kusicielem, tym, który podsuwa nam w opakowaniu przyjemności pokusy, tak również, kiedy podejmujemy pokusę, jest pierwszym tym z tych, którzy oskarżają nas o to, że ulegliśmy pokusie i się do niczego nie nadajemy. Tego typu myśli zawsze są kłamliwe, ponieważ szatan w ten sposób chce nas wprowadzić w mrok i w beznadzieję, które doprowadziły na przykład Judasza do śmierci samobójczej. Ten, kto jest wierny w odrzucaniu najdrobniejszych rozproszeń, nawet w najkrótszej części modlitwy, będzie również wierny w większych rzeczach. Nie ma niczego bardziej prawdziwego, powiedział to bowiem sam Duch Święty, kończy święty Ludwik. Wszystkie myśli, wszystkie wyobrażenia, wszystkie rozproszenia, które pojawiają się w czasie modlitwy różańcowej, należą do Boga, bo wszystko należy do Boga, bo Bóg nad wszystkim sprawuje pieczę i władzę w swej opatrzności Bożej, w swej mądrości Bożej. Wszelkie myśli, rozproszenia, wszelkie ucieczki, wyobrażenia w czasie różańca świętego są uświęcone przez pełnię łaski, przez obecność Boga, przez pełną łaski. Pełnia łaski, każda obecność Boga jest pełnią łaski. To od nas zależy, ile łask z tej pełni zaczerpniemy i wykorzystamy, bo pamiętajmy, że z łaską trzeba również współpracować i także za zmarnowane łaski będziemy musieli przed Bogiem odpowiedzieć i zdać z nich sprawę. Rozproszenia podczas różańca są uświęcone przez pełną łaski, która zawsze wskazuje na swojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka. Na tym sobie skończymy nasz drugi odcinek dotyczący tajemnic mocy różańca świętego. Bardzo Was serdecznie zachęcam do codziennej modlitwy, do trwania z nami w modlitwie różańcowej codziennie o godzinie 5 rano w łączności z Medjugorje, w której to oto modlitwie różańcowej porannej przygotowujemy się na 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjugorje, ale również po 24 czerwca, bo to właśnie tego dnia przypada 40. rocznica objawień Matki Bożej w Medjugorje, tutaj o 5 rano, tutaj, czyli na naszym kanale o 5 rano codziennie będziemy się spotykali na modlitwie różańcowej. W tej modlitwie jest nas kilka tysięcy. Zapraszam Was serdecznie również do sklepiku Moc Słabości. Szczególnie polecam Wam oddanie 33. Jeżeli ktoś chce się przygotować duchowo na 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjugorje, to można również przez 33-dniowe rekolekcje, które trzeba by zacząć 23 maja, aby zdążyć na 24 czerwca, posługując się konsekracją Niepokalanemu Sercu Maryi z komentarzami księdza Dominika Chmielewskiego, czy też polecam Wam Wielką Księgę Maryi
ilustrowaną, gdzie macie opis wszelkich objawień, również tych, co do których mamy pewne wątpliwości. Bądź wielka księga objawień, również kolorowa. Leży to u mnie na biurku, ponieważ wczytuję się w treści, które te książki ze sobą niosą. Wszystkiego błogosławionego wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie. A jak Bóg da, również jutro i codziennie o 5 rano na naszej wspólnej modlitwie różańcowej. Szczęść Boże!